Cześć, mówi Falka, witam na kanale Women in Corset. Dzisiaj przychodzę do Was z nowym typem filmu, ponieważ chciałam zacząć na kanale reakcję. Poprosiłam Amadeusza, żeby przygotował dla mnie memy o gotach, więc ja ich jeszcze nie widziałam, to będzie pierwsza moja reakcja na te memy. I zobaczymy, memów jest mnóstwo, więc pewnie rozdzielimy je na dwa albo trzy filmy, także zrobi się z tego taki mini cykl. A teraz zapraszam do reagowania na gotyckie memy. Okej, okay, to zaczynamy. Na pierwszy ogień idzie... The fuck is this? 8 ludzi, których można spotkać w gotyckiej subkulturze. Generalnie te memy dzielą się pewnie, tak podejrzewam, co Amadi tu ściągnął, na takie memy, które są inside joke'i i na takie memy, które są o tym, jak nas widzą inni. Także pierwszy mem jest taki inside joke. I mamy tutaj 8 rodzajów gotów, jakich możecie spotkać na imprezach. Dajcie znać, którym typem wy jesteście. Ty jesteś którym typem? Chyba ostatnim. Neutral? Tak. Albo Elder? Jeszcze nie mam 40, ale pracuję nad tym. Ja jestem The Elitist, chyba. Łapiesz się też pod tą instagramową kategorię. Nie, bo to jest Snowflake. Szkoda. Powinieneś ze mną go komentować tak naprawdę. Nie, wyglądam dzisiaj. Dobrze. The Girl of Love. Okej, numer 2. O co chodzi? A, okej. Okay. Cycki. Czyli mamy pierwszy mem. Okej. Okay. Nie jestem facetem, nie zauważam pewnych rzeczy. To jest Elvira, nie? Chyba. Tak. Generalnie, jak wiecie, panuje takie przekonanie. Jest taki mit, że wszyscy faceci marzą o tym, żeby mieć Big TD God Girl, jak to nazywa? Czy coś przekręciłam? Nie, dojdziemy jeszcze do tego. Także tutaj mamy Elvira. Elvira generalnie słynęła z takich sukienek, które nie wiadomo jakim cudem trzymały się na jej biuście. Jest dużo spekulacji na temat tego, na czym się trzymały te sukienki. Dobra, lecimy dalej. Tak, wszyscy chcieliśmy mieć Monster High'e. Znaczy, chciałybyśmy, przynajmniej my dziewczyny z subkultury, chciałybyśmy, żeby Monster High'e były jak byłyśmy młodsze. Chociaż ja akurat za Monster High'em aż tak nie przepadam, bardziej mi się podoba ta druga linia lalek. One się nazywają... Nie pamiętam, ale jest tam... Raven? Queen? Jest taka, oprócz Monster High'a jest takie drugie też Mattela, gdzie są księżniczki, różne córki, też postaci z baśni. Tam jest taka bardzo mroczna postać, to ona mi się bardziej podoba niż Monster High. Jak znajdziesz, to wrzucisz obrazek. Daję, to wrzucę obrazek. Ale generalnie tak, Monster High... Jakby było, jak byłyśmy młodsze, to by było fajnie. Nie wyłączyło się. Nie możesz tak długo gadać, widzisz? Dobrze, lecimy z następnym. A to jest o Emo. Amadi mi wrzucił. Emo. Parę o Emo i alternatywka. Tak. Generalnie się zgadzam a propos fryzur, że Karen i Emo mają takie same fryzury. I część osób, którym mają fryzury na lata 80. generalnie. Eger Starter Pack. Eger to po naszemu alternatywka. No wiem. Zgadzam się. Tak, zgadzam się. W 100% tak się zgadzam. A jest też Gothic Starter Pack? Gdzieś się wala dalej. O, i mamy Gothic Girlfriend, o czym już wspomniałam wcześniej. Expectation versus Reality. Iwania, to w dużej mierze internet to nadmuchał, że każdy facet chciałby mieć taką edgy dziewczynę, która lubi się fetyszowo ubierać, zawsze jest zajebiście umalowana. Generalnie lubi seks, jest taka wyuzdana, a w rzeczywistości nie rozumiem połowy słów z tego, co tu jest napisane, ale tak właśnie. Co znaczy Spencer Discontract, Bobby with the Tool. To już są nawiązania do Ameryki. Raccoon Eyes. Nadmierne. Raccoon Eyes chyba rozumiesz. Tak. Dalej. Młodzież kiedyś, młodzież teraz. Tak, jestem stara, Amadi też jest stary, dlatego przysyła takie memy. Ale coś w tym jest, że dużo ludzi teraz wygląda bardzo podobnie. W sensie dużo osób, które w tej chwili przechodzą młodzieżowy, subkulturowy bunt, dochodzi do tego, że wygląda jak atak klonów. Ale w sumie za naszych czasów też trochę tak było. Tylko, że za naszych były plemiona, które wyglądały jak... Tak, tylko w obrębie plemion się wyglądało jak klony, ale generalnie to w obrębie teraz jest jakby jedno plemię internetowe. Idziemy dalej. A to jest piękny przykład tego, jak mamy... Właściwie to można by odnieść nie tylko do God Girls, tylko ogólnie do wszystkich, bo to jest tak naprawdę Instagram versus reality. Ale ta dziewczyna na dole, po prawej, jest bardzo ładna. Tak. Tylko ma
wisiorek Hima. Nie wiem, co z nią jest nie tak właściwie. Widać, no, normiki się kończą, jak dziewczyna nie ma brwi i ma trochę więcej piercingu na twarzy. Zresztą ta, znaczy, ta po lewej też po prostu jest plus size. Nic strasznego, znaczy ma dziwne brwi. Tego się jeszcze nie umiera. Dalej, God Emo. Różnica oczywista, choć niektórzy jej nie zauważają. A propos tego, to mam w planach jeden film, tylko trochę się boję, że... Też reakcje tylko na film. Tylko trochę nie chcę zaczynać jakiejś burzy w internecie, więc chciałabym właśnie skomentować coś a propos różnicy między emo a gotami i czemu nie rozumiem, jak ludzie mogą tego nie rozróżniać. Więc dajcie znać, czy zainteresowałoby was temat, jakby czym goci się różnią od emo. Mało się znam na emo, ale myślę, że byłabym w stanie coś na ten temat powiedzieć. Dalej. Zrozumiem, w tym memie chodzi o to, że gotki na co dzień są mało odstawione i w domu chodzą w różowym dresie często. Dalej. Muszą kawał hałasu i sisersów. Tak samo jak ten. Jaki odcień czerni dzisiaj wybrać? To jest tekstowe. Długi mem. Z cyklu poradniki z gazet dla normalnych ludzi. Chodzi o to, żeby ubierać się jak gotka i wtedy ma się spokój od facetów? Nie zauważyłam tego jakoś, żebym miała spokój od facetów tylko dlatego, że ubieram się na czarno. Zabrzmiało źle. Nie jestem dla każdego. Ale to ciekawe, bo ten tekst dokładnie stoi w przeciwieństwie do tego, co się często słyszy, że gotki są łatwe i generalnie łatwo je poderwać. Więc nie wiem, kto pisał ten tekst, ale papilot, ciekawostka. Pewnie kobieta. Chyba tak. Nie mam wrażenia, żeby faceci bali się dziewczyn ubranych na czarno. No, na pewno nie w 2020. Znaczy generalnie mam wrażenie, że faceci nie bardzo zwracają uwagę na jaki kolor jest ubrana kobieta. Aż się przypomina ten... Był taki komiks, gdzie ktoś tam wstawił zdjęcie właśnie Roberta z młodości, z pisaniem, gdzie są tacy faceci i on jej skomentował, pisząc, że Tutaj, na co ja nie spadaj, na co on odpisał, ale ja jestem tym człowiekiem ze zdjęcia. Piękny. To jest szablon, który był gdzieś oryginalnie indziej do czegoś wykorzystany, więc pewnie go zaadaptowali. Ale czemu tu jest trądzik? To są potówki. A, okej. Okay. Tak, ja latem umieram z gorąca i absolutnie biały makijaż też nie wchodzi w grę i generalnie jest dramat, więc tak. Chociaż, szczerze mówiąc tak, jestem już spaczona przez 2020 rok, że jak zobaczyłam tą twarz z tymi pryszczami, to w pierwszej chwili miałam takie krostki od maski. Następny! Farka się zawiesiła. Bo nie wiem, o co chodzi. Mróż Punka ma ucięte włosy. I się goli. Została postpunkiem. A, nie może opuścić włosów. Ale nie musiałabym jej, mogła sobie podgolić i mieć długie z drugiej strony. Nie wpadła na to. Bez sensu, nie, głupi jestem na... Sorry. To się wytnie. Dalej! Żeby nie było... Nie mamy takich stóp. Mamy normalne stopy, nie mam jakieś nitki na stopach. Ale wcale nie mam takiego kształtu stopy. Chociaż mogłabym mieć, wygląda całkiem spoko to stopa. Jak byłem małym dzieckiem, to myślałem, że kobiety mają kciuk na środku stopy, bo wtedy były modne buty w czub też. Ale kupiłam sobie ostatnio takie buty w TK Maxie za 45 zł. Więc na jakichś zdjęciach pewnie niedługo na Instagramie będą. Następny. O, to jest właśnie a propos gotyckich dziewczyn. Czy przyjaciele myślą, że wszystkie gotki są plus size? Nie wiem jak to interpretować. Mało jest dobrych memów. Znaczy na temat Big Titty Got GF było mnóstwo oczywiście Big Titty Got GF, ale niewiele było memów. Ja nie wiem, kim jest ta postać z kreskówki, znaczy kojarzę ją z wyglądu, bo ona bardzo często jest, ale... Jesteśmy na nią za starzy chyba. To jest chyba jakaś taka postać, jak była ta Rogue w X-Men Evolution, która też była bardzo mroczna i na mnie na przykład wpłynęła. To w kolejnej bajce się kolejne pojawiają. Generalnie tam będzie jeszcze jakiś mem o kreskówkowych postaciach mrocznych. Next. Czy jesteś prawdziwym gotem? Dokuczali mi w szkole. Bili mnie w szkole. Wydawało mi się kiedyś, że jestem wampirem. Jestem wampirem. Mam koszulkę Kloster Kellera, Him Nightwish. Wydaję więcej na ubrania niż na koncerty. Mam nadwagę, jestem otyły. W 2020 to się trzeba kurde postarać, żeby wydawać więcej na koncerty niż ubrania. Byłem na kasy party. Liczą się punkty za każdy raz. Jezus. Piłem absynt. Nie kupuję proszku do białych, bo nie mam po co.
Pisałeś, piszesz mroczną poezję. Miałeś kiedykolwiek w niku Lilith Raven Darklore. Czujesz się niekochany przez rodziców. Jesteś singlem od wielu lat. Nikt cię nie rozumie, chcesz się zabić. Przepraszam bardzo. Większość gotów, których zdam, jest w parach. Albo innych konfiguracjach, ale nie są singlami, więc... Po 30 to się jakoś tak w miarę sortuje. Z tym kot też się liczy. I to, że nikt nie rozumie, to jest pomyłka między gotem a emo, ponieważ... Goci generalnie lubią mówić o swoich emocjach i umieją o nich mówić, umieją się wyrażać, bo ta subkultura polega na tym, żeby się wyrażać, więc generalnie nie mamy problemu z tym, żeby ludzie nas rozumieli, bo lubimy się wyrażać. Znaczy nie rozumieją nas ci, którzy nie rozumieją tego, jak wyglądamy, ale myślę, że to nie o to chodzi. I nie chcemy się zabić, to też nie nasza subkultura. Goci lubią temat śmierci, ale to nie oznacza, że wszyscy mamy depresję i chcemy się zabić. Zapraszam Was do obejrzenia filmu o mitach na temat subkultury gotyckiej, bo wydaje mi się, że to jest dobry punkt, żeby polecić ten film. Film jest już dosyć stary, więc wyglądam tam trochę inaczej i generalnie teraz trochę inaczej gadam na filmach, ale nadal jest sztosowy, więc wydaje mi się, że warto go obejrzeć. Dalej. Przewidnik. No o strojach gotyckich raczej się zgadzam. No, gorsety, wiktoriańskie elementy i czarne róże. I czarny lakier do paznokci, tutaj nie ma co polemizować. Aczkolwiek zabawne jest to, że to jedno zdjęcie tej dziewczyny jest na 3/4 memów. Może nie wiem czemu, bo jest to normalne zdjęcie ładnej dziewczyny i nawet nie jest jakoś... Znaczy jest gotycka, ale nie jest jakoś, nie wiem, za bardzo gotycka. Znaczy, dalej. Ja ten znam. Pozdrawiamy Pole. Pozdrawiamy Pole i wszystkich naszych niskich znajomych. Tak ciężko być dostojnym, wytwornym i... Turbomrocznym. Co to jest intimidating? To jest... po polsku? Wiem, też onieśmielającym. Onieśmielającym, jak się jest małym. Niestety. Dalej. No comment. Dalej. W tym pierwszym memie mieliśmy jak na pierwszym miejscu elitystów. No to tutaj mamy właśnie mem o elitystach. Chociaż ja nie mam nic do cyberów. Nie do końca uznaję pastel gotów. Znaczy uważam, że to jest styl ubioru, który gdzieś się pojawił na obrzeżach gotyku i odpłynął. Tak naprawdę pastel gotyk się poniekąd przerodził w te alternatywki trochę, nie? Mm. Ooooo! Gdzie można zamówić taką pizzę? Chcę taką pizzę. Jadłam jak pojebana. Byłem strasznie przeklinał ten film. Jadłabym bardzo! God told to keep out of graveyard. Smutełko. Wiem jakiś kreatywny montaż do tego filmu. Kłania się dyskryminacja gotów i akcje z Black Friday, z muzeum i tak dalej. Ten mem akurat nie jest śmieszny, tylko... Właśnie myślałam, że chodzi o to, że to gdzieś tam zostali wywaleni i to jest gazeta. W gazecie o tym piszą, tak? Że nie, to jest chyba znak przy cmentarzu. Może na główek, nie wiem. A. Znaczy, no, pytanie, co lokalna grupa gotów tam odwalała, ale generalnie tak, jest trochę sytuacji, w których osoby na przykład są wypraszane, nie mogą wejść na przykład do muzeów, czy nie wiem, zwiedzić katedry, czy coś ze względu na swój wygląd. Więc... Piękne. Jakże prawdziwe. Pozdrawiam wszystkich znajomych korpogotów. Swoją drogą ostatnio na Instagramie krążył ten mem z rodziną i... Czy musisz się tak ubierać? I było w dwóch wersjach, albo było z Bowiem i Stardustem, albo było z Ericiem Dravenem z Kruka. Znaczy jak? Erika rozważałem. Będzie, ale w innym wydaniu jeszcze. Pozdrawiamy fanów Industrialu. Miałem kolegę, który jak przedawkował Industrię, to mu się podobały dźwięki pociągu. Może ty powinieneś tu siedzieć i reagować na memy. Nie widziałem. Amadi nie chciał być w kamerze, więc jest głosem z ofa. Ponieważ stwierdził, że nie wygląda dzisiaj dobrze. I miącha kota. I miącha kota. True, o Boże, tak. Tak strasznie prawdziwe. Ja nie ogarniam, czemu wszystko, co ma label gotyckie, od razu musi być po prostu 3 razy droższe. Nie da się kupić w normalnych cenach ciuchów gotyckich. Nowych, bo po prostu mają kosmiczne ceny, a potem dostajemy coś, co ma jakość jak z hipermarketu. Masakra. Akurat nie wiem, czy Pan Crave akurat chyba nie jest taki tragiczny, ale generalnie słyszałam o takich akcjach z sukienkami za kilkaset złotych, którym odpadały wzorki po jednym praniu i tak dalej, więc generalnie to jest masakra i to jest tak prawdziwy mem. Zgadzam się straszliwie. Tak, tak.
No dobra, w tym miejscu chyba przerwiemy i zostawimy resztę na kolejny film. Także jeśli podobały Wam się memy i mój komentarz do nich, to zostawcie mi szpona w górę. W komentarzu napiszcie, na co chcielibyście zobaczyć reakcję w moim wykonaniu. I do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!